Afryka. Ma ochotę, a czy będzie miał ochotę? No właśnie. Zdjęcia! Kluby z Włocławka. Wspominałem to, przepraszam. Wziąca oczywiście. Wszystkich nowych morsów odważnych, którzy dzisiaj pierwszy raz będą chcieli się wykąpać. Już tutaj dodam, że wszyscy nowi tu do kolegi Adriana proszę się kierować. On powie co, jak i dlaczego. Adrian! I po co. Także jeszcze raz chciałem wszystkich powitać i życzyć miłej zabawy. Dziękujemy! Podzielenie się na trzy grupy. Tutaj jest karteczka. To jest nasza banda. Się doczeka, żeby się wykąpać, tak szybciutko. Nie przedłużajmy. Czekam na całkowitą ciszę. Nie będzie ciszy, to... Słuchajcie, nasza zabawa, te 10 minut możemy wytrzymać. Pod hasłem krzyk ciszy. Bardzo proszę o ciszę, ale z drugiej strony czekam na owocną współpracę z waszej strony. A więc morsy krzykiem ciszy zaczynają zabawę. Ale rura. Witamy neofitów! Thank you.
Baranku, baranku. Jedno pytanie mam do was, drodzy nauczyci. Czy chcecie zostać morsami? Słabo, nie słyszałem. Brawo dla neofitów. Żeby zostać morsami, musicie spełnić kilka... Powtarzajcie. Ja morsów neofita. Ja morsów neofita. Szlubuję, kiedy Neptun pyta. Szlubuję, kiedy Neptun pyta. Zostać prawdziwym morsem. Zostać prawdziwym morsem. Kąpać się z gołym torsem. Kąpać się z gołym torsem. Morsy, czy przyjmujemy ich? Tak! Ślubowanie zostało przyjęte. Jako znak waszej podległości naszym wysokościom. Dziewczyny, proszę na lewe kolano po lewej stronie. Panowie, po prawej stronie. Proszę. Całować na kolana. Marzenka, mocno, mocno. Tak, jak ja mam czapkę, chyba poszła. Dobra, Kondzio, nabieraj! Uwaga! Kondy! Thank you.
i razem w pochodzie pójdziemy na plażę miejską. Ja bardzo proszę, żeby wszystkie nasze ubrania zostały pod tym namiotem, także przebieramy się już w tej chwili tak jak do kąpieli. To oznacza, że zostajemy w bucikach, w czapeczkach, w rękawiczkach, w stroju kąpielowym i można na grzbiecie mieć t-shirt z pieśnią na ustach, ze sztandarami. Przejdziemy wszyscy na plażę. Tam już będzie czekała na nas Marlenka Wawrzyniak, nasza najsilniejsza Polka, która zrobi nam rozgrzewkę. Pierwszą parą jest oczywiście Neptun z Prozetyną, także ustawiamy się dokładnie za nimi. Na zdefinie dwolna, stokrotko witam cię. Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą czy nie? Twój urok mnie zachwyca, czy chcesz być mą czy nie? Coś ważnego. Uchodzę za osobę bardzo taką sadystyczną trenerkę. Natomiast z wami mam to zrobić delikatnie i bezboleśnie. Mam 3 minuty, zanim włączy się muzyka, musimy zrobić próbny układ specjalnie na rozpoczęcie sezonu. Ja pokażę kroki, później włączymy muzykę i razem zatańczymy, dobrze? Go!
Pierwszy raz? Nie, już morsuję od 2 lat. Jak pogoda? Super, naprawdę dopisała. Widać, że sprzyja morsom. Taka trochę nie zimowa. Chociaż morsy lubią i lodowate przestrzenie również, tak. Powiedzieć początkujący mors. Tak, początkujący. Jak wrażenia? No super, zadowolony jestem. Przypuszczam, że będę kontynuował. Zimno? Zimno, ciepło, gorąco. Zależy gdzie, na powierzchni skóry zimno, w środku gorąco. No ale rozgrzewka chyba pomogła. Pomogła. Ja się zawsze mocno rozgrzewam, cię wyjątkowo słabo. To pierwszy raz czy kolejny? 220. No to weteran prawie wojenny. 6 sezonów, 6 teraz sezon. No, są też toruńskie morsy w Grudziądzu. Oczywiście, przyjechaliśmy jak zawsze. Rozpoczęcie sezonu. Nowicjusz czy już taki weteran? No ja już kąpię się od 1,5 roku. Tak. I jak wrażenia? Bardzo pozytywne. Zachęcam wszystkich, którzy wahają się i mają obiekcje i wątpliwości, bo naprawdę warto. No ale pogoda dzisiaj to zaista letnia. No pogoda jest przepiękna, może trochę nie pasuje do morsów, no ale jakoś trzeba sezon zacząć. Dobrze, nie zatrzymuję, bo wieje, trzeba się rozgrzać. Przywitanie sezonu w Grudziądzu. Witam, Stanisław Kijanka, toruński mors, witam. Jak pogoda, no bo to chyba tak dziś nie do końca zimowo. Można powiedzieć trochę letnio. Powiem szczerze, no tak jak iść, czujemy się wiosennie zamiast zimowo, aczkolwiek miejmy nadzieję, że niebawem przyjdą te nasze upragnione mrozy, że będziemy mogli się kąpać w Przeręblu. Bo jak wiadomo, że w Przeręblu się o wiele, wiele lepiej kąpie niż w takiej wodzie, aczkolwiek woda zawsze zdrowia doda. W wodzie pomoc medyczna zawsze na miejscu. Pomoc medyczna na miejscu. Oczywiście zawsze i o każdej porze doktor Pawica ci pomoże. No tutaj rozgrzewka i duży wkład w rozgrzanie morsów, szczególnie tych początkujących. Różne tańce? Oczywiście, breakdance, wszystkie tańce sportowe, wygibańce, tylko chodzi o to, żeby się porządnie rozgrzać. Dobrze, nie zapocić, nie spocić. Zrobi się ciepło, rozbieramy się, wchodzimy do wody. Witam wszystkich aniołów! No, tu wspierał rozgrzewkę i ślubowanie. Tak jest, starałem się wspierać i rozgrzewać naszych gorących morsów z całego województwa. I jaka tu diabelska mość miała rolę? Pomagałem organizacyjnie przy naszemu wodzowi Neptunowi.